Chciałbym tutaj Państwu powiedzieć o błędach robionych przez inwestorów w doborze wykonawców różnych prac dachowych. Ja akurat jestem z branży dachowej, więc o tym będę mówił. Tutaj mamy przykład okna, także okno ma wiele lat, ale wymieniliśmy okna w takim samym roczniku w wiele lepszym stanie ze względu na to, że montaż tego okna był wykonany przez ekipę fachową. Błędem inwestorów jest szukanie gdzieś po kątach jakiegoś wykonawcy, a dobrą metodą jest szukanie wykonawcy sprawdzonego w punktach dachowych, do których się można, w których się kupuje okna. I nie zwracajmy czasami uwagi na to, że jakaś różnica cenowa w montażach wychodzi 50%, 60%. To jest właśnie efekt taniego montażu, złego wykonania, złego zamontowania okna, często też źle wykonanej połaci dachowej. Przy wymianie okien spotykamy się z wieloma problemami przy montażu, gdzie nowe okna nie pasują do wysokości, nowe systemy ociepleniowe nie pasują do wysokości. Wtedy wykonawca musi naprawdę przyłożyć się do dobrego wykonania, czasami zrobić jakiś wymian na dachu, bo okno nie pasuje nam do wymiaru, które było poprzednio. Dlatego zawsze przekonuję inwestorów o doborze dobrego fachowca. Jeżeli chodzi nam o różnice cenowe, że jedna firma mówi większą kwotę, druga mówi o połowę tańszą, zasada jest jedna. Firma najprawdopodobniej nie jest zarejestrowana nigdzie, ktoś się czegoś tam nauczył, robi. Potem przy montażu, gdy wychodzą jakieś błędy w montażu, czyli nie błędy, tylko po prostu problem z wykonaniem, nie zamontuje nam czegoś po prostu, czyli tego ocieplenia nie włoży, bo wyszedł problem, bo jest krokiew za wysoko lub za nisko, za wąsko, schowa do samochodu, inwestor przyjeżdża, okno jest zamontowane, przykryte blachą czy dachówką. Wszyscy są zadowoleni, płaci. Za 3-4 lata wychodzi nam problem widoczny tutaj z tyłu za mną. Jeżeli chodzi też o sprzedaż okien dachowych lub innych materiałów, tutaj akurat mówimy na temat okien, często jest tak, że handlowcy nie przekonują inwestora do kupowania wszystkich zestawów montażowych do okna. Ważne jest, żeby inwestor był w pełni przekonany, skąd bierze się wyższa cena okna w danej hurtowni, a niższa w innej. To jest właśnie to. Dostaję zestaw zwykły, czyli okno z kołnierzem. Temat jest załatwiony, zaoszczędziliśmy jakieś pieniądze. W drugiej hurtowni mówi, a tam było dużo drożej, ale tam zaproponowali pewnie BDX, jakieś folie montażowe, różne inne rzeczy ociepleniowe, zabezpieczające, wiatrołapy. Wtedy właśnie wychodzi ta różnica cenowa. Inwestor powinien być cały czas przekonany, skąd się bierze różnica cenowa. To zawsze można porozmawiać. Ja robiąc wycenę, inwestor do mnie dzwoni, że strasznie zawyżyłem cenę, że ma ofertę dużo tańszą. Zawsze można podjechać, się spotkać, porozmawiać, porównać dwie wyceny, wytłumaczyć, skąd biorą się różnice cenowe. To jest największy haczyk przy montażu na przykład okien dachowych. Chciałbym też powiedzieć o doborze okien i zakupie tych okien. Chodzi o to, że często wykonawcy współpracujący wiele lat z danymi punktami handlowymi mają duże rabaty w tych hurtowniach. Możemy taki rabat po prostu zaproponować inwestorowi przy montażu jednego lub dwóch okien. Może to nie są jakieś wielkie kwoty, ale zawsze są jakieś oszczędności. Jeżeli chodzi o ceny montażu, cena jest niewiele zróżnicowana. Wszystko zależy od poszycia dachu, wysokości tego dachu i dostępu do tego okna, jak i z zewnątrz, jak i wewnątrz, tak? Ceny, powiedzmy, są w domach zamieszkanych, gdzie są już pokrycia dachowe, wahają się od 350, powiedzmy, maksymalnie do 600 zł. Jeżeli chodzi o montaż na dachach w domach, które robimy, budynki, na świeżych budynkach, ceny są w granicach od 200 do 300 zł od okna. Wiadomo, że ta cena jest dużo niższa z tego względu, że robimy tą połać i przy okazji montujemy okno.